Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o pewnej właściwości pracy wychowawczej, bez której nie ma ona szans powodzenia. Zapraszam. Tą właściwość nazwałem spokojną konsekwencją. Co mam na myśli? Otóż w pracy wychowawczej musimy w młodym człowieku wyrobić pewne dobre przyzwyczajenia. Z jednej strony przyzwyczajając młodego człowieka do wykonywania jakichś dobrych czynności. Na przykład chcąc takiego młodego człowieka przyzwyczaić czy nauczyć tego, żeby wykazywał się jakąś kulturą osobistą. Na przykład, aby młody chłopak przepuszczał kobietę w drzwiach. Na przykład. Trzeba z jednej strony wytłumaczyć, dlaczego jest to potrzebne, skąd się wzięły te zasady dobrego wychowania, że mają one swój cel, że mają one swoją cywilizacyjną doniosłość, że w naszej cywilizacji łacińskiej mężczyzna za punkt honoru brał sobie obronę i pomoc kobiecie. Z jednej strony należy to tłumaczyć, dlaczego tak robimy, a z drugiej strony należy przyzwyczajać młodego człowieka do takiego zachowania. W jaki sposób przyzwyczajać? No na pewno nie w ten sposób, że działamy pod wpływem jakichś emocji. To znaczy, pod wpływem emocji działamy wtedy, kiedy z jednej strony lenistwo skłania nas do tego, żeby nie reagować wtedy, kiedy zachowania nie są słuszne, ale nie chce nam się zadziałać, nie jesteśmy, udajemy, że nie widzimy, nie denerwuje nas to w tym momencie jakoś szczególnie i tolerujemy wtedy jakieś niewłaściwe zachowanie. Natomiast gdy pojawia się z jakiegoś powodu w nas gniew, jakieś negatywne emocje, to wtedy nagle właśnie z mocą zaczynamy w jakiś sposób krzyczeć lub emocjonalnie zwracać uwagę temuż człowiekowi, że postąpił niesłusznie. W ten sposób działamy absolutnie niewychowawczo. W ten sposób nie uczymy właściwego zachowania, a pokazujemy tylko dziecku czy młodemu człowiekowi, że istotne jest tak naprawdę to, jak się czuje wychowawca. Jeśli jest w dobrym nastroju, to na wszystko przymknie oko. Jeśli jest w złym nastroju, to ze względu na wszystko będzie krzyczał. Takie wychowawcze zachowanie powoduje również tworzenie w młodym człowieku błędnego obrazu Boga, który jest również naszym sędzią, który ocenia nas również. I młody człowiek wyrabia sobie również obraz Pana Boga na podstawie swoich rodziców, wychowawców. I gdy tam brakuje sprawiedliwości, bardzo często pojawia się, również rzutuje to na obraz Pana Boga i bardzo często pojawia się gdzieś tam nieświadomie na początku w obrazie, w wizji Boga, wizja pewnego tyrana, który właśnie nie ocenia sprawiedliwie, a który ocenia w jakiś zupełnie nieracjonalny sposób. Łatwo może do tego dojść, więc jest to ogromnej doniosłości. A więc tak działamy, jeśli nie ma tej spokojnej konsekwencji. Natomiast gdy ona jest, gdy potrafimy działać ze spokojną konsekwencją, po prostu staramy się zawsze zwrócić uwagę na zachowanie niewłaściwe, jeśli je dostrzegamy bez jakichś wielkich emocji, bez złości, bez pretensji, po prostu zwracamy uwagę. To zachowanie jest niesłuszne. Jeśli mówimy o życiu rodzinnym, jak najbardziej można wyznaczać jakieś drobne kary za jakieś wykroczenia, to stosownie do tego, co do stopnia tego wykroczenia, mogą to być jakieś drobne kary, ale przeważnie wystarcza po prostu zwracanie uwagi. To jest niesłuszne zachowanie. Jeśli wytłumaczyliśmy również młodemu człowiekowi, dlaczego oczekujemy od niego takiego zachowania, to przeważnie to wystarcza. Oczywiście, jeśli zaczniemy taką pracę wychowawczą bardzo wcześnie, od samego początku, kiedy tylko mamy taką możliwość. A więc ze spokojem, z umiarem po prostu zwracamy uwagę. Jeśli widzimy, dostrzegamy dobre zachowanie, znowu po prostu ze spokojem chwalimy, staramy się nagradzać takie dobre zachowanie ze spokojną konsekwencją. Zawsze staramy się dostrzec to, co jest właściwego, to, co jest niewłaściwego. Nie wolno nam się w tej pracy wychowawczej również dziwić, że coś nie działa, że ten młody człowiek zachowuje się nie tak, jakbyśmy chcieli.
Pamiętajmy o tym, że i my zachowujemy się 1000 razy dziennie nie tak, jakbyśmy chcieli. Po prostu jesteśmy zranieni grzechem pierworodnym i cały czas nas to dotyka, cały czas nas to boli, cały czas popełniamy te błędy i grzechy. I nic dziwnego, że każdego człowieka ta siła ciążenia skłania do jakichś niewłaściwych zachowań, nasze nieuporządkowane emocje, czy po prostu rany naszej duszy prowadzą nas do niewłaściwych zachowań. I gdyby wobec nas Pan Bóg reagował gwałtownie na nasze grzechy, również i nam dostałaby się jakaś bardzo ciężka kara. A więc naśladując tutaj Pana Boga, i my okazujmy tą cierpliwość, ale nie pobłażliwość, czyli nie zbywajmy milczeniem tego, co oceniamy jako niewłaściwe. Zwracajmy na to uwagę. Zawsze, konsekwentnie, acz spokojnie. I gdy dostrzegamy jakieś dobre zachowanie, również zwracajmy na to uwagę, konsekwentnie, bez jakiejś tam wielkiej egzaltacji, ale konsekwentnie, z miłością i spokojnie. I to jest prawdziwa miłość, bowiem prawdziwa miłość chce tego, co naprawdę dobre dla młodego człowieka. Jeśli chcemy naprawdę tego, co dla niego dobre, to chcemy mu pokazać ten dobry przykład, chcemy go do tego prowadzić, do tych właściwych zachowań, chcemy tego młodego człowieka zaprowadzić, a to zrobimy właśnie w ten sposób. Natomiast jeśli kieruje nami miłość własna, no to właśnie kierujemy się wtedy naszymi emocjami. Jak nam się chce, to zareagujemy, jak nam się nie chce, to nie zareagujemy, jak jesteśmy akurat bardziej leniwi, to nie podejmiemy działania. Jak jesteśmy bardziej zagniewani, to podejmiemy działanie. A więc miłość, prawdziwa miłość, mocna jest jako śmierć. Ona żąda tego konsekwentnego działania, jednak bez jakichś wielkich złości i emocji, ze spokojem, acz z konsekwencją. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.